Witam, Jurek Tyc, Stowarzyszenie Kursk. Dzisiaj kolejny dzień w zachodniopomorskim województwie. Konkretnie pracować będziemy w Stargardzie. Razem ze mną jest Jarosław Tomczak, znany, zasłużony działacz społeczny, członek Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, osoba, która od wielu lat opiekuje się miejscami pamięci i cmentarzami tu na terenie Stargardu. To osoba, która odnalazła cmentarz jeńców radzieckich i od kilku lat stara się, aby ten cmentarz polskie władze wyremontowały. O tym później. Na razie jesteśmy na głównym cmentarzu wojennym, międzynarodowym. Zobaczymy, w jakim stanie są groby polskich żołnierzy, radzieckich żołnierzy. Na razie tyle. Dodam tylko, że właśnie trwają tu wiosenne prace, czyli Urząd Miasta o swoich obowiązkach nie zapomina. Kolejne miejsce pamięci na mapie Stargardu to kwatera zwana kwatera Sapera. Leżą tu polscy żołnierze, saperzy, no nie tylko saperzy, są i artylerzyści, są pielęgniarki ze szpitala zakaźnego Armii Radzieckiej. To ludzie, którzy zginęli już po 9 maja, po zakończeniu wojny. No, zginęli na posterunku przy rozminowywaniu miasta głównie. I tutaj spoczywają. Niezwykle ciekawa historia tych żołnierzy. Są i mężczyźni, są kobiety, matka z córką. To, co możemy dla nich zrobić, to na pewno postarać się o wyremontowanie tej kwatery. I wiem, że takie działania już podejmowało Braterstwo Polsko-Rosyjskie. Tam na pewno można dowiedzieć się, na jakim etapie to się zakończyło. Chętnie pomożemy. Tutaj szczególnie położyłbym nacisk na wymianę płyt i przy okazji wyprostowanie, umycie wszystkich mogił. Ze mną Jarek Tomczak, pracujemy. Przyjechaliśmy na ulicę Szczecińską koło Tesco w Stargardzie. Mamy tutaj cmentarz. To jest symboliczna sprawa. Z jednej strony świadczy ona o niezwykłej zawziętości, pracowitości działacza Jarka Tomczaka, a z drugiej strony nieprawdopodobnej niekompetencji, złej woli, często wręcz chamstwie urzędników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj, Szanowni Państwo, Jarosław Tomczak odnalazł, odkrył, wykrył, udowodnił, że w tym miejscu leży ponad 3000 jeńców radzieckich zamęczonych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Sam, na własny koszt, zrobił odkrywkę, potwierdził kości, wyznaczył rejon cmentarza i od 7 lat stara się, aby władze wypełniły swoje ustawowe obowiązki. Nie udaje się. Różne sztuczki, różne wykręty władza stosuje, żeby tylko tutaj nic nie zrobić. A przecież ma obowiązek zbudować tu cmentarz zgodnie z przepisami ustawy o grobach wojennych, a także polsko-rosyjskimi porozumieniami. Tak się nie dzieje. Wszystko blokuje Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Tej sprawy tak oczywiście nie zostawimy, ale sami widzicie, że poczucie bezkarności wśród urzędników jest w tej chwili
niesamowite.